ulicę, to... Ale ciemno za nami, ja pierdolę. Zdążysz na lewej przeskoczyć i jeździć z tyłu? Nie, jedzie właśnie. To już tu. Nie zdążę. Zwolnie. Jedzie, jak to już nie wjadę jeszcze inne? Nie, już za późno. To za późno, teraz już zjazd to dupa. Ja bym wolał ode mnie jechał, to bym zdążył. Chociaż tego jednego obskoczyć. Już teraz coś. Ty zwolnij, co tam się dzieje. Zapalił się bus, czy co? Zaczekaj, Kuba. Kurwa, się będziemy w korku stać, żeby go szlak wziął, jasne. Ty, coś strzeliło. No i co? Ty, porozkruszał się chyba. Czy czort wie, czy silnik się nie rozpieprzył, kurwa. No to super, byśmy stali, ja pierdykam. Chuj strzelił, ja pierdyle. No to super, kurwa, tylko tego by brakowało. Cisnąć? Nie, zostaw, po co to, już nie stoją z tyłu? Wybieg, co? Nie, nie ma nikogo, wciśnie parę. Nie ma nikogo. A nie, stoi coś za nami już. Stoi właśnie ten. Stoi też ciut. No też chyba nie wiem, czy to jest obowiązek, żeby poinformować. Nie jest obowiązek, ale chyba lepiej poinformować, niż żeby ci ktoś w dupę wsadził, nie? Rozpędzony wypadnie za górki i już plum. Idziesz luknąć? Chyba, że wystawisz głowę. Cześć, nie, on pozbierał te śmiejące, jemu się śmieci wysypały chyba. Co za kurwa łajza jakaś pieprzona to, bo oni mają worak przy tym. Po bokach chyba. Albo materiał zgubił jakiś, bo coś niesie. Właśnie nie wiem, co mi stuknęło. Mam nadzieję, że auto się nic nie pobijało, ale nic nie było widać na drodze. Nie było właśnie nic. No chyba babka wyszła, zobaczyła co się dzieje. Gdzie, z tyłu? Nie, tutaj. Z posesji wyszła. Ruszy dupy pajac. No zaświeciły się stopy. Ruszy dupy, rozpierdoli coś, to całe szczęście. Może zjedzie chociaż. Świeci? Dalekie na śmieci, tam coś jest ten. Jedź powoli ten, będziesz... No bo mija tam, ten transporter właśnie mija, coś tam jest jeszcze. Transporter go ominie, te byki dół gówno chyba dalej. Zjechał na bok. Jedź powoli, dasz radę? Powoli mówię, nie goń. A za to ci mogę blachę, ten jak żeś najechał też na to, ta linia jest grupowata. Jedź powoli, zostaw ocen, wrócimy, że tam tu jest syf i jeszcze tam coś leży na środku też. Jedź, 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 nawet na jedynce powoli na razie. Śmieci jego, wyjebał śmieci tym matą jebany. Rusek albo, nie wiem, Ukrainiec. Pewno, że tak. Powoli, Kuba. Oj. Omijaj to, to omijaj. W tamto trzeba by się zmieścił. Ukrainie jest głupi, pieprzony. Jedź na ten teraz, tak tam, tylko powoli najedź. Najedź, najedź całkiem koło, żeby nie rozpieprzyć koła. Tak. Jak tam ci jeść bokiem teraz. No powoli, teraz masz ten. A, tu, ze skrzynki mu się wyjebało. Wywaliło, wystrzeliło koło i rozpierdoliło mu, widzisz. Powoli zjedź teraz. Ostro skręć, ostro. Tak. No właśnie, a nie bokiem koła, żeby nie pójdzie. Chłopaki nie poszły. Buch i nie, czy strzeliło tam od niego? To strzeliło jego ten. No jak pierdykło ten. Pierdykło jego koło chyba wtedy. Bum, co było. Ty coś się spytał, co to było. Mhm. Ciśnienie tam zajebiście wysoki jest przy tych oponach. Zajebiście, nie zajebiście, ale jak rozedrze koło, to... Na szczęście, że na tyle jeszcze gramotny, że zjechał, nie przestraszył się na śmierć. Byśmy stali tu 5 lat jeszcze przy polskich tych służbach drogowych.
Aska się boi, nie wierzy ci. Bo ja mam ciężarówkę. Nie wyjechało. Bała się.